To. Zrobić 80 km po górach wałbrzyskich, kamiennych, Sowi i wrócić do Wałbrzycha za 28 godzin, bądź szybciej, jak to woli. Ale pamiętajcie, to nie jest wyścig, tutaj się nie ścigamy. Ważne jest to, żebyście za 28 godzin przybili z nami piątkę na mecie, odebrali swoje pomarańczowe przybitki, finisher, także spokojnie, spokojnie wędrujcie. Godzina 8:04, ruszamy na potrójną koronę wałbrzyską 2022. Pierwszym celem, oj, nad tym budyneczkiem, który tak pięknie zasłonił Chełmiec. Także będzie już wspinaczka na początek, 300 metrów w górę trzeba będzie podejść. Jest możliwość, żeby tam skorygować ewentualnie, jeżeli będzie zator na tym niebieskim szlaku, zielonym przejść gdzieś tam obejściem, trawersem, a potem łagodniejszym podejściem na szczyt. Pierwsza fala startowa 8 rano. Przy okazji od razu pozdrawiam te osoby, które mnie zaczepiły na początku, jeszcze przed startem, i mówiły, że oglądały relacje z poprzedniej korony wałbrzyskiej, także pozdrawiam Was. No i ruszamy. Ruszamy w tę trasę 80-kilometrową, która będzie pełna przygód, trudu. Zobaczymy, jaka będzie pogoda, bo może być upalnie, ale może być też oberwanie chmury. Także wszystko przed nami. Na razie Chełmiec, a potem dużo kolejnych ostrych, stromych gór. Ten samochód ze Spaldinga, górnik Wałbrzych, stoi tu po prostu, jak w styczniu byłem w górach wałbrzyskich stał, to teraz też tu stoi. Więc można powiedzieć, już co najmniej dwie rzeczy, które są, jeszcze bar Kanada, sklep Kanada powinien tu być, strzelam. To? A no panie, pamięć niezawodna, sklep Kanada. Czyli trzy rzeczy, które tu stoją. Spalding, Kanada i Chełmiec. Dokładnie. No tak byś całe 28 godzin się zastanawiał. Tak. Kurczę. Człowieka w błąd prowadziłeś. A tu się okaże, że to najwyżej położony rynek, ale w okolicach Wałbrzycha, powiedzmy. Boguszowie to. Pierwsze piętro. Podejście na Chełmiec pokonane. Teraz to wypłaszczenie. Na chwilę. Zaraz będzie ta skałka taka stroma. No i atak szczytowy. No ale właśnie, no mówili, że jest, można obejść ewentualnie dojść do zielonego szlaku z drugiej strony, jeżeli będzie zator, jeżeli będzie korek, więc rozważę, czy sobie z tego nie skorzystać, żeby po prostu nie czekać. A przy okazji będzie można nowy szlak poznać, bo tamtędy na Chełmiec nie wchodziłem.
Jest skałeczka, jest strome podejście. Część osób decyduje się, żeby tam pójść. Nie ma co. Chwila i jesteśmy na górze. Pierwszy punkt kontrolny. Ojej, to podejście jest masakryczne. Wyrąbało mnie na początek. Taka rozgrzewka. 3,3 km. Także podbijamy pieczątkę. Trzeba chwilę odpocząć. No i ruszamy dalej. Dali widoczna Borowa. Gdzie to jest? Tam, kurczę, za dobę. I to wielkim kółkiem, jeszcze gdzieś tam dalej. No, to jest trasa. A tymczasem żółte zejście, żółty szlak do Rosochatki z Chełmca. No i generalnie bym powiedział, że teraz czeka nas raczej odpoczynkowa część trasy, zejście do Boguszów Gorc, tam właśnie ta Borowa. Nie wiem, czy tam dalej Wielka Sowa gdzieś nie majaczy. No kurczę, może to i to by było. No, podejście na Chełmiec dało, kurczę, w kość. To jest stromizna naprawdę nieprzeciętna. 300 metrów na tym kilometrze. Człowiek się piekł, jeszcze te owady, te muchy właśnie gdzieś tam siadają. Popryskałem się czymś tam, żeby sobie pomóc. No, także do Rosochatki, później Zielonym, do Boguszów Gorc, lajtowo, potem przez tę miejscowość, która, jak usłyszałem, na trasie ma najwyżej położony rynek w Polsce. Co jest dla mnie dziwne, bo to w takim razie, kurczę, nie za wysoko. No, a później trzeba będzie się kierować do podejścia na Dzikowiec. No i tam już zacznie się znowu podchodzenie, ale nie tak strome, natomiast systematyczne. Generalnie wszystkie fale już wystartowały. Na Chełmcu byłem godzina 9:05. Pieczątka, wiadomo, formalności. No i można iść dalej. Następną taką wielką górką do pokonania, do wyjścia będzie Bukowiec, ale to dopiero za kilkanaście kilometrów dobrych. No ale będzie też strome zejście z Lesistej. Na razie jednak no, trzeba rozdzielić tę trasę na te ostre momenty i te łagodniejsze, żeby też sobie po prostu odpoczywać trochę podczas tej drogi. No, także dalej w kierunku Boguszów Gorc. Rosochatka, skrzyżowanie żółtego z zielonym szlakiem. I teraz powinno się już zrobić troszkę łagodniej. Tutaj było obniżanie wysokości. Najpierw strome, potem mniejsze. Teraz już tak lajtowo do Boguszów Gorc będziemy schodzić. Tak to jest na Rosochatce. To mówię, 1000 zł trzeba liczyć. Noclegi masz. No dokładnie. 300 zł zapłaciłem. Pisamy 160, tak? Wyszło? No 160. To masz 500, 600. Można nawet więcej niż 1000 zł. Jakiś obiad. Tutaj które też jakoś trzeba zjeść nieraz, albo wypić piwko, albo coś tam. Boguszów Gorc, rynek. Ponoć najwyżej położony rynek w Polsce. W tym miejscu. Jaka wysokość, to nie wiem.
Także tak, to jest w Boguszowie Gorcach. Chwila odpoczynku, oczywiście standardowa żabeczka. No i będziemy ruszać już ten rejon dzikowców. Aha. No. To jest to ryzyko właśnie, że wiesz, tak, czyli mamy podejście na Sokółkę, na drugi punkt kontrolny. Tutaj dzisiaj podczas wyrypy spotykam co rusz osoby, które widziały mój filmik. Nawet mi jedna pani na drodze powiedziała, że zainspirowała się moim filmikiem i dlatego wybrała się na potrójną koronę. Bardzo mnie to cieszy, jest to dla mnie takie nobilitujące, więc jest to taki dowód na to, że te filmiki warto nagrywać. Także jeżeli kogoś to inspiruje do tego, żeby takiego rodzaju aktywność podejmować, to jak najbardziej mnie to cieszy. No, my wchodzimy teraz w rejony dzikowca. Tam będzie mały dzikowiec, później dzikowiec, nie wiem czy sam szczyt. W każdym razie drugi szczyt Sokółka, drugi punkt kontrolny, na którym się zameldujemy. No a potem będziemy się kierować już do Lesistej Wielkiej, czyli wkraczamy znowu na GSS, na czerwony szlak, który będzie nas prowadził aż do Andrzejówki. Cześć. Zaczyna się. Praży nam słoneczko, wchodzimy na dzikowiec, a tam Chełmiec już w oddali i Boguszów Gorce. No momentami tutaj zawiewa fajnie, ale czasami jak jesteśmy na takim odsłoniętym terenie, to jak nie przy praży, to ino roz. No ale już zmierzamy w kierunku dzikowca. Tam później w okolicach Sokółka jest też odsłonięta, ale później zejście z tej Sokółki, to już tam jest wejście do lasu na jakiś czas. No i tak trochę leśnymi, trochę odkrytymi terenami będziemy do tej lesistą podążać. No całkiem daleko ten Chełmiec już jest, no. Kurczę. Dzikowiec. Platforma czy coś. Ludziska się tłoczą. Już się ucieszyłem, że od pogody się zimno robi, a tutaj widzę, że masz patent. Kurczę. No, wygląda, że na Sokółkę jakiś zator się robi, kurczę. Bo naprawdę dużo ludzi tutaj w okolicy. No i taka gęsiego się idzie. Więc miał być na Chełmcu korek, a jest kurczę na Sokółce. Sokółka, mały zator. Ale damy radę. Zdjęcie trzeba sobie przy punkcie kontrolnym zrobić. Widoczki są. Chełmiec tam gdzieś nam majaczy z nad dzikowca. Dalej Trójgarb i inne górki. Dobra, robimy foteczkę i dalej lecimy. Pieczątki tu nie ma, tak jak mówiłem. No, 3 godzinki już za nami. 3? Kurczę, 4? Nawet. Iluteńka. No, 4 godziny już. I gdzieś między Sokółką a Lesistą Wielką, ale daje popalić, bo no oprócz tego podejścia na Chełmiec, to później te podejście na dzikowca, na Sokółkę też, po zejściu z dzikowca jeszcze takie z takim stromym, krótkie, strome podejście na Sokółkę, później strome zejście,
Teraz znowu podejście, znowu na wysokość 800 metrów i tak na razie w kółko. Ale wypłaszczyło się teraz, więc teraz tak, no, oby do Lesistej Wielkiej, potem stromizna już do tego gościńca. No później kawałek płaski, oczywiście Sokołowsko, no i znowu się zacznie. Ale dobra, teraz chyba na parę kilometrów to co najtrudniejsze za nami. No i idziemy. Idziemy dalej. Mijam Stachoń, 808 metrów. No, trochę się wypłaszczyło. W końcu. To może będzie jakieś krótkie podejście jeszcze. Na co? Na Lesistą. No i będziemy się kierować do Andrzejówki. Do Andrzejówki, co ja gadam. Do Kowalowej oczywiście. Andrzejówka dużo później. Czasem takie widoczki. Lesista Wielka, osiągnięta, czerwony, główny szlak sudecki, za chwilę ostre zejście i praktycznie będzie już od razu gościniec Kowalowa, czyli pierwszy punkt, czy trzeci punkt kontrolny, także jesteśmy na Lesistej, 890, nie, 853 metry, do Sokołowska według tego godzina 15, do Andrzejówki 3 godziny. No i dochodzimy do stromizny z Lesistej. Więc tutaj znowu będzie gęsiego i znowu będzie ostro w dół. No, zrobiło się trochę mniej stromo, czyli płaściej. I już będziemy za chwilę dochodzić do tej takiej drogi, która prowadzi do gościńca. Tam trzeba sobie zrobić, kurczę, jakiś postój, nie wiem, pół godzinki może, bo to już wymagająco tutaj jest. 19 km to będzie. Trzeba będzie zjeść bułę, napić się, zrobić zapasy też jakieś picia. Później drugie w Andrzejówce. No i działać dalej. I kolejny punkt kontrolny. Dużo, dużo uczestników tutaj. Pierwszy punkt odżywczy. A punkt kontrolny jest tutaj. Aj, piwko, piwko, no. Może nie byłoby to zbyt odpowiedzialne, szczerze mówiąc, na ten moment. A też nie mam jakiejś takiej ochoty, więc gościniec Kowalowa. Formalności i trzeba odpocząć chwilkę. Zapas bułek idzie. Dobra, wchodzę do środka, może tam się będzie dało tak jak rok temu usiąść. No i jest gościniec. Tutaj już sobie usiadłem. Tak jak rok temu przy stoliku. Zakupione napoje. Jest buła mięsna. Zobaczmy, co oni nam tu dali. Mięsna, czyli jest plasterek jakiejś polędwicy, ale gruby też sera. No, także 19 km, godzina
po 13, w pół do drugiej, więc myślę, że pół godzinki sobie spokojnie można tutaj zrobić, ale w takim fajnym miejscu odpoczynek. Mnóstwo ludzi na tym postoju, ale tutaj jest cisza i spokój. Także do Sokołowska dalej gdzieś tam, no i będziemy się wspinać na Bukowiec. No i gościniec Kowalowa zostawiam za plecami, zmierzam już asfaltem teraz do Sokołowska, jakieś 2 km z kawałkiem chyba, no żeby to podejście na Bukowiec robić. Kurczę, nie lubię, jaki jest taki zamglony obiektyw, ale wybaczcie, no ja mam komórkę często w kieszeni, ale też jest no, taka pogoda, że po prostu jest parno. I, no i ten obiektyw mi się czasami, kurczę, tak mgli. No ale dobra. Wchodzę na tutaj główną drogę. Taką oto. No i do Sokołowska marsz. O, tak to powinno wyglądać, jak nie jest zamglone. Więc żeby nie było, dodam jeszcze, że bardzo fajny postój w gościńcu Kowalowa. Bułeczka zjedzona. Napoje wypite. Odpoczynek poczyniony. No i można ruszać dalej. Nogi troszeczkę oczywiście już czują te trudy tej wędrówki, ale nie ma źle. Nie ma źle. Także tutaj teraz ostrożnie. No i ciśniemy asfaltem. No to jest taki płaski odcinek, wiadomo. Trzeba do tego Sokołowska dojść, do centrum, przejść tam kawałek przez to centrum. No i dopiero będzie to podejście. No jak na razie tak bym powiedział, że kurczę, tłumnie jest. Myślę, że tak raz te fale, które nie mają rozpiętości co godzinę, tylko co pół godziny, też dość szybciej się zmieszały. No ale generalnie takie wrażenie jest, tak jakby faktycznie też 100 czy 150 osób więcej niż rok temu na Wałbrzyskiej, więc to też może mieć znaczenie. Naprawdę coraz popularniejsza impreza. Standardowo sanatorium w Sokołowsku, jak niszczało, tak niszczeje. Sanatorium Grunwald. Kurczę, że się nikt za to nie weźmie. No ale w sumie naprawdę jest podobnie. Kurczę, bo ten budynek, ilekroć go widzę, to drugi taki to jest na Korczaka w Katowicach. Szpital psychiatryczny stary. Tu niby coś jest, ta elewacja odnowiona, ale kurczę, nic za tym nie idzie dalej. Okna powyjmowane, że tak powiem. Szkoda, że takie miejsca, kurczę, niszczeją. No ale cóż zrobić. Sklepik. No dobra, koniec sielanki. Za chwilę wkraczamy na stromiznę bukowcową. Kurczę, chyba to mi się tak zawsze kojarzy, że to jest jakiś mniej więcej kilometr podejścia i z 300 w górę. No coś jak Chełmiec, ale mam wrażenie, że jeszcze gorsze. Ja na najgorszym odcinku na 600 metrach 220 w górę, więc nawet chyba optymistycznie podszedłem do tematu. Tam majaczy ten Bukowiec.
To jeszcze szczyt oczywiście nie jest, ale jak sobie uczestnicy robią, to postoję na podejściu na Bukowiec, na tej ścieżce, to tutaj jest taka poprzeczna i tu po prostu grupa, duża grupa ludzi stwierdziła, że musi sobie odpocząć. Daje troszkę mocno, ale już bliżej niż dalej. Chwila doznań estetycznych w przerywniku tego Bukowca straszliwego, żeby zapomnieć. Człowiek zrobił kotlinę i nie miał takich dylematów jak tutaj. Nie, kotlinę to przelecieliśmy tak. Różne opcje wybierają ludziska. Wali górka przed nami, już za chwilę podejście, już za chwilę będzie Andrzejówka, tam trzeba odpocząć, pieczątkę wziąć, no i nie ma punktu kontrolnego, co powoduje, że niekoniecznie tam muszę jakoś długo siedzieć, rok temu wiadomo, trzeba było zupkę wziąć i tak dalej, no w kolejce mogę postać, mam nadzieję, że będzie dało się w miarę szybko coś kupić, no i potem już właśnie krótka czy intensywna wspinaczka na Wali Górę. Ale z tymi muchami to jest po prostu dramat kompletny. Nie no, najpierw do kolejki, a nie po pieczątkę. Obowiązki później. Kurczę. I punkt kontrolny numer 4. Piecząteczka musi być, więc zaraz formalności. Trzeba sobie chwilkę odpocząć. Godzina 16:15 myślę, dotarłem do Andrzejówki, 25,5 km na razie za mną. No powiem szczerze, tak jakbym miał przeanalizować sobie ten Bukowiec, to chociaż był no, jak zwykle hardkorowy i mnie zmasakrował, to rok temu miałem wrażenie, że tych postojów robiłem sobie więcej w trakcie tego podejścia. Teraz też kilka było, ale takich może krótszych i rzadszych i też odpoczynek na Bukowcu chyba był krótszy. No i to przejście tutaj do Andrzejówki też przebiegło dość sprawnie, chociaż też było w pewnym momencie tak w górę, kurczę. No, także 25,5 km, za chwilę, proszę bardzo, Wali Góra przed nami. No ale to tak jak mówię, no to jest króciutka góra, króciutkie jest to podejście. I później lajcik w miarę, albo nawet i nie w miarę do podejścia na ruch Perechciczki Szpiczak. No, także tutaj chwilę odpoczynku. Nakupowałem sobie picie, bo teraz przez dość długi czas nie będzie takiej możliwości.
I w zasadzie jak dojdę do rejony Głuszycy, no to też już chyba, kurczę, tam mogę być po nocy i nie wiem, czy tam coś będzie czynne, więc na zapas sobie kupiłem trochę więcej. No, także odpoczynek i ruszamy dalej. No i na Walii Gór, według drogowskazu, to jest zawsze króciutko, 15 minut. Nie wiem, czy tyle w istocie jest, ale to świadczy, że rzeczywiście nie jest to długie podejście. Wali Góra. 936 metrów. Także chwilę odpoczynku i ruszamy dalej. No i teraz będzie kawałek bardziej lajtowej trasy przez jakieś 3, może 2,5 km po 17. No i już z Walii Góry schodzę żółtym szlakiem, tam takie jeszcze obejście było, podobnie jak rok temu przy ruinach zamku. No i teraz po prostu trzeba się kierować później czarnym szlakiem do podejścia na szpiczak Ruperechticzki, ale nie chcę na razie o tym myśleć, bo te podejścia dają, kurczę, w palnik, czy to pasuje? W kość po prostu dają i są męczące. Po szpiczaku no problem jest taki, że tam jeszcze ten płoniec jest, ale generalnie tam przez ileś kilometrów będzie spokojniej, bo nawet jak tam później takie górki są na niebieskim szlaku męczące, to właśnie my chyba tym razem odbijamy i być może nie będziemy na nie wchodzić. Takie krótkie, intensywne podejścia. No, także w kierunku szpiczaka, który jest praktycznie na 30 km. I rok temu byłem tam dokładnie o godzinie 18. I teraz w sumie jest to też realne, a jeżeli nie, to będę dosłownie kawałeczek później, ale można powiedzieć, że tempo jest bardzo podobne jak rok temu. Jest takie polskie powiedzenie: nie wywołuj wilka z lasu. I przed chwilą sobie pomyślałem, że tak zapowiadali te deszcze, burze i nic z zapowiadanej burzy, to mi dosłownie po 5 sekundach coś zagrzmiało. Więc nie jest takie powiedziane wcale, że jednak jeszcze na wieczór albo w nocy po prostu ta burza nas gdzieś tam nie zastanie. Za chwilę mi się chyba w ogóle wyłoni szpiczak. No coś tam, kurka wodna, grzmi. Czy to jest ta górka, to jest szpiczak już? Po wieży ją rozpoznacie. Ale nie widzę, a jak nie, no to po lewej stronie powinna mi się pokazać. Ale po lewej stronie są jakieś drzewka. No dobra, nie ma co ten. Aha, bo tutaj co mamy? Chwilka, muszę się tu poorientować. To co pozytywne, to że już mam wrażenie upał zelżał i chyba już nie wróci w takiej formie. No gorzej było w tych patelniach, na odsłoniętych terenach. Faktycznie to słońce dawało popalić. Natomiast wietrzyk wiał tam często w lesie, więc nie było tragedii, ale teraz chyba ogólnie się troszkę ochłodziło.
Jeszcze mam jedną myśl taką, żeby te muchy mi po prostu przestały doskwierać. Bo po prostu, choć nie siadają na mnie raczej, trochę na włosach, psikam tą mugą, ale to dosłownie działa na 2 minuty i za chwilę jest znowu to samo. Podejście na szpiczak. Masakra kolejna. Po Bukowcu, po Waligórze. Ale to jest taka ostatnia górka stroma przez długi czas. Potem będą jakieś króciutkie tam. Aż do Wielkiej Sowy, kiedy tam będzie trzeba wejść na najwyższy punkt na całej trasie, ale też nie jest to szczyt bardzo wymagający. W oddali widać Wielką Sowę. Hen, daleko tam zwierzę. Za jakieś 21 km stąd. Jest i szpiczak. Chwila odpoczynku. 30 km za nami. I zaraz w kierunku Wielkiej Sowy dalej. No dobra, 10 godzin, 30 km. Bierze na szpiczaku, zostawiam za sobą i ruszam dalej zielonym szlakiem. I tam po 5 km będzie odbicie w stosunku do szlaku sprzed roku, do Wyrypy. I też odbicie w ogóle ze szlaku turystycznego. Jakąś nieszlakową ścieżką będziemy się przemieszczać do kamyków. Jeziorko tam takie jest i tam będzie punkt odżywczy i grill. Przede mną górka Płoniec. Kurczę, więc to jest to właśnie podejście, które zawsze jest zaraz po szpiczaku. No, ale na razie na ten moment koniec z tymi ostrymi podejściami, długimi czy względnie długimi, więc można będzie sobie spokojnie, kurczę, zmierzać do tej i pokonywać te kolejne kilometry. Przyznam, że po tym szpiczaku mam mały kryzys. Po pierwsze, te cholerne muchy nie odpuszczają. To jest po prostu tak irytujące, tyle godzin po prostu, że ja nie wiem. Czekam po prostu, aż zapadnie noc i sobie pójdą w wiadomo gdzie. No, ale też kurczę, te zejścia i podejścia. Jeszcze za szpiczakiem strome zejście, podejście na Płoniec, potem zejście. No, spowodowało, że mnie tam w udach zaczęło po prostu obu jakieś tam skurcze łapać czy coś. Chwilę posiedziałem i teraz przez chwilę jest lepiej, ale już widzę, że jest kolejne podejście. No. Więc trasa jest taka, że nie da się odpocząć za bardzo. Był Płoniec, to teraz jest Góra Płoniec. Taka druga góra, która się nazywa Góra Płoniec, a nie Płoniec. Na szlaku. Górka za górką. Teraz taka stromizna znowu. Ale krótka w miarę chyba. Ale jest to męczące, kurczę. Po tych 32 kilometrach. Niedługo odbicie z zielonego szlaku na bezszlakową drogę, którą będę się kierował już do punktu odżywczego na grilla, na kiełbaskę. Nie jestem jakiś bardzo głodny, ale przekąsić coś by można było, no szczerze mówiąc. Przed tymi kolejnymi kilometrami. No i schodzimy na kiełbaskę. Już pozostaje z kilometr, z kawałkiem
do punktu odżywczego i właśnie zaczęło padać, można by powiedzieć, w końcu. No ale czy akurat na wieczór jest to konieczne, czy na noc? No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że nie rozpęta się jakaś tam ulewa wielka. No ale taki deszczyk dla ochłody przez chwilę może być. Punkt kontrolny, odżywczy, piękny widok. Za chwilkę tam dochodzę. No i kiełbaska. No i mamy kolejny punkt kontrolny, piąty. Tym samym punkt odżywczy, drugi. Czas na kiełbaskę i dychnąć trochę, bo po prostu jest już niezła masakra. No, jest trochę ludzi, ale nie ma tragedii. No i kiełbaska taka jak w Batorowie, więc trzeba skonsumować i lecimy. Godzina 9 już dochodzi, więc no jeszcze nie jest ciemno, ale już niedługo będzie się robić. Jesteśmy po punkcie kontrolnym nad tym jeziorkiem Kamyki i kieruję się teraz w stronę Głuszycy Górnej. To jest w odróżnieniu do zeszłorocznej potrójnej korony orlickiej, obrzyskiej. Różnica w szlaku, bo wówczas szliśmy przez Sierpnicę, Bartnicę asfaltem. Zobaczymy, jak to teraz będzie wyglądać w ogóle. Nie wiem, czy przypadkiem, kurczę, tam jak będziemy szli trochę właśnie szlakowo bardziej, tym razem nie będziemy gdzieś w miejscach, gdzie sudecka żyleta się odbywała zimowa i zejście z Włodarza, gdzieś tam, tak mi się coś kojarzy, mogło być w tych okolicach, ale nie wiem, to jest taki trochę strzał, kompletnie nie znam tych rejonów, tam gdzieś będziemy w pobliżu tego kompleksu Osówka później przechodzić i wkraczać na czerwony szlak, żeby później do rzeczki, do przełęczy Sokolej dojść. No, w każdym razie ciepło jest dalej oczywiście, ale już jest tak przyjemniej, bym powiedział. Fajny ten postój, leżaki, kiełbaska, piwko, którego nie brałem akurat, bo no tutaj muszę sobie uważać. Znaczy i tak tam jest bezalkoholowe, ale to nawet nie o to chodzi, tylko po prostu piwo mogłoby wywołać, że tak powiem, nie taki może stan układu pokarmowego, jakbym chciał. To znaczy na przykład mógłby mi wzrosnąć głód, a tego nie potrzebuję zupełnie. No, także idę w kierunku Głuszycy. Oczywiście Waligóra była drugim wierzchołkiem w ramach tej potrójnej korony tytułowym. No, a Wielka Sowa będzie trzecim, a później na dokładkę Borowa. Ogólnie to Wielka Sowa jest tam. Czyli kurczę, nadal wydaje się bardzo daleko. Tak w sumie, kurczę, dalej niż Czantoria, no ale tak, no Czantoria ze Stoszka, no to wygląda tak, a jest 10 km. No tutaj jest, nam pozostaje około 13. No także jest to jeszcze kawał, a tam będzie dopiero 50 km. Stacja Głuszyca Górna. Tutaj w takim zaułku muszę.
zakupy zrobione w sklepie Odido. Takowy się trafił na trasie w Buszyce i bardzo dobrze, bo uzupełniłem sobie zapas płynów. Wchodzimy do Głuszycy. Za chwilę gdzieś tam przed czy za kościołem odbicie i będziemy opuszczać centrum tego miasta. Centrum, to jest granica w zasadzie. No i ku głównemu szlaku beskidzkiemu. Ku głównemu szlakowi beskidzkiemu. Sudeckiemu oczywiście. Aha, zaczyna mi się, kurczę, już do zmęczenia. No i do punktu kontrolnego w Rzeczkach. No a potem już do Wielkiej Sowy. No i robi się ciemnica. Przed chwilą z miejscowymi sobie pogadałem, młodymi ludźmi, troszeczkę chyba imprezującymi, ale bardzo, bardzo sympatycznymi. Jeden mówi, że w Sudeckiej Żylecie brał udział. No, także takie też niespodziewane spotkanie na trasie. Ale fajnie, bo takie motywujące dość. No, my tutaj właśnie wychodzimy z tego centrum. Będziemy się kierować gdzieś tam. No i czołóweczka poszła w ruch. Chociaż jeszcze kawałek może bym mógł iść bez. I co, proszę Państwa? Zaczęło się robić... Nie, ciemno. Zimno! Kurczę. Normalnie zaczęło się robić chłodno. Więc po tym upale się okaże w pewnym momencie, że ja będę musiał założyć kurtkę. Ale nie, no na razie idę. Na razie jestem rozgrzany, ale jest taki wietrzyk. Tam daleko majaczy sobie Borowa. Jeszcze daleko, jeszcze. Kurczę, Borowa to jest 72 km, czyli za ponad 30 km dopiero będzie ta góra. No i jesteśmy na GSS-ie, więc teraz do Przełęczy Sokole, aż do Wielkiej Sowy będziemy podążali czerwonym szlakiem, ale najpierw z punktem kontrolnym w Rzeczce, czy praktycznie chyba na Przełęczy Sokole, to jest, tam będzie trzeba też odpocząć chwilkę przed tym podejściem systematycznym. No, ale teraz w miarę płasko powinno być, więc nie jest źle. No i wkraczamy też na te pola charakterystyczne na GSS-ie właśnie. Jak się szło zeszło z Wielkiej Sowy, to szło się takimi malowniczymi, fajnymi polami, łąkami. Więc tutaj na tym odkrytym też terenie, jak jest noc, jest przyjemny chłodek, więc się bardzo fajnie idzie. Bardzo fajnie. Po 40 paru kilometrach. Jest takie fajne, ale jest przyjemnie. Kurczę, jednak można by było na zmęczeniu iść w ciężkich warunkach. No i poniekąd sentymentalna wycieczka, bo przecież szedłem tu tylko raz. Właśnie na wspomnianym odcinku Głównego Szlaku Sudeckiego. I było bardzo naprawdę przyjemnie. To był ostatni dzień przed dniem pauzy w Sokołowsku. No, także miło tutaj wrócić, choć po ciemku, ale i tak jest bardzo klimatycznie, powiem, z takimi drzewkami, brzuskami tutaj.
Za chwilkę punkt kontrolny. Odżywczy kolejny, drożdżówka. 49 km będzie na koncie. No i trzeba dać nogom chwilkę odpoczynku. No bo za chwilkę będzie to systematyczne. Nie pamiętam dokładnie, ale chyba 2-kilometrowe podejście na Wielką Sowę, ale z przewyższeniem. I mamy punkt kontrolny. Cześć. Już. 467 chyba. 467. Tak. Michał. Tak? Zapraszamy. Dzięki. Z drożdżówkami, kawką, herbatką. Super, dzięki. Początka jest na Sowie. Dobra. Okej. Odpoczywamy. Orle, to zawsze chyba jakaś impreza jest. Zaraz będzie w dołu. Super. Jest i schronisko Sowa. Standardowo. Postój przy jeepie. Już kilometr do Wielkiej Sowy tylko pozostaje. 108 metrów przewyższenia, więc na lajcie myślę. Chociaż ostatnio dłużyło mi się to strasznie, ale to chyba dlatego, że oczekiwałem na kiełbaskę i też nie było jakichś takich postojów większych wcześniej w niedawnym czasie. No a tutaj jednak ten postój na punkcie odżywczym był bardzo dobry, choć nie za długi, bo 20 minut myślę, 25 max. Także teraz po prostu atak szczytowy i na Wielkiej Sowie nie zabawię długo, po prostu formalności, pieczątkę będzie trzeba wziąć. No i będziemy się kierować do Walimia. No i jest Wielka Sowa. Kawałek po pierwszej. Wieża ciągle w remoncie. I kolejny punkt kontrolny. Przybijamy pieczątkę, chwilkę na ławeczce. Lecimy dalej do Walimia. Dobra, jest pieczątka. Chwila odpoczynku. Bateria w czołówce wymieniona. I już zaczynam zejścia z Wielkiej Sowy do Walimia. I uwaga, będę musiał, znaczy nie będę musiał uważać, bo to dla mnie będzie dość oczywiste. Natomiast no nie popełnię tego błędu jak rok temu i zakręt na czarny szlak tak naprawdę, no i wtedy bez sensu z 1,5 kilometra zrobiłem tam i z powrotem. Ciekawe, czy tam odgrodzili już te zasłony, te ławki jakieś, czy co to tam było, które tak sugerowały, w zasadzie nie sugerowały, że tam szlak idzie. Eksperyment zrobiłem tym razem z żółtym światłem, bo przy tym białym zaczęły mnie atakować nocne opady. I okazuje się, że przy żółtym jest trochę lepiej, kurczę. Nie ma tragedii. Ale niedługo wstaje dzień.
Mam nadzieję, że nie będę musiał się od samego rana zmagać z tymi cholernymi muchami. No, na razie kieruję się poprzez Małą Sowę do Walimia. No i wchodzę, mam 600 metrów do rozdroża pod Moszną, z Walimia idę i dość sprawnie mi idzie to pokonywanie tej wysokości. Po postoju w Walimiu, jak schodziłem z Wielkiej Sowy, było mi tak gorąco i w ogóle stwierdziłem, kurde, czemu ta noc nie jest chłodna, a po postoju po prostu no tak, było mi zimno, ale stwierdziłem, nie ubieram się, tylko się rozgrzeję. I teraz jest tak, że jestem rozgrzany, zimno nie jest dokuczliwe, a jest przyjemny chłodek. Więc idealnie. Rozdroże pod Moszną. Tak, do Przełęczy Marcowej 30, Jedlinka godzina 35, Jedlina stacja kolejowa 2 godziny. Czyli do Jedlinki ja schodzę, godzina 35 teoretycznie, powinno to zająć 5,8 km. No dobra. Ptaszki się już obudziły, ćwierkają. Brzaska się już bardzo wyraźnie. Godzina 3:45. Co ja tutaj robię? Proszę, jak odsłania się Borowa. Z tyłu Chełmiec daleko. Na Borową jeszcze zmierzam. Jest i Baszczyk Wega w Jedlince. Dobra, trzeba odpocząć.
przejąć pod warszyniakiem. To jest Jedliniec. Zaraz podejście na Jałowiec. Nagrywam mniej. Niestety znowu atakują mnie muchy. Strasznie. Myślałem, że poczekają, nie wiem, do 8:00. Ale już po prostu nie dają żyć. I to jest po prostu straszne. Borowa. I to zejście do Przełęczy Koziej. Takie widoki z Jałowca. Niektórzy sobie obeszli. A Wielka Sowa już hen daleko tam. Już ostatnie podejście na Borowo. Pół kilometra, jakieś 80 w górę, nie licząc Niedźwiadków później. To jest ostatnie podejście, ale jeszcze trzeba włożyć wysiłku. Jest Borowa, 10. ostatni punkt kontrolny. Są śmiałkowi, którzy wchodzą nawet na wieżę. Krótkie podejście, ale intensywne. Ostatnie dzisiaj takie ostre, natomiast jeszcze czeka nas z Borowej zejście, które też będzie niezłe. No, także tu muszę chwilę coś ewentualnie się posilić i ruszamy dalej. 8 km do mety. Jeżeli ruszymy. No i za Przełęczą Kozią zeszliśmy, a więc wszystko co trudne już dzisiaj za nami. No oczywiście niektórzy tak troszeczkę demonizują te Niedźwiadki, ale to jest raptem kilometr i 100 metrów w górę. Raczej mi się to dłużyło ostatnio. No a to co mnie też trochę męczyło, no to podejście do samej Harcówki. No. Tam też trzeba, kurczę, pod górkę iść. Ale na razie idziemy czerwonym płasko przez jakiś czas. No, nagrywanie tego, ale dziwnie wyglądam. Założyłem tę chustę, bo trochę mi lepiej wtedy z tymi cholernymi muchami. No, nie nagrywam za dużo, bo tutaj jednak na takim zmęczeniu to nie myśli się o nagrywaniu. To jest, tutaj jest po prostu walka o przeżycie, że tak powiem. O to, żeby pójść, żeby przejść. Zmęczenie duże i jakby takie podejście bardzo merytoryczne w tym momencie, szczegółowe w miarę, no jest po prostu utrudnione. I po prostu no, najzwyczajniej w świecie nie chce się. Jeszcze właśnie te muchy. No, także za chwilę dojdę do Niebieskiego Szlaku, którym już będę podążał do końca. To będzie takie kilometrowe zejście już tam do jakiejś dzielnicy Wałbrzycha. Kilometrowe i 100 metrów w dół. Potem właśnie te Niedźwiadki już do Harcówki. Będzie się dłużyć, tak myślę, tak czuję coś. Choć z drugiej strony te inne miejsca, które rok temu mi się dłużyły, tym razem właśnie nie, czyli cały ten zielony szlak przez te Jałowce i tak dalej, to mi się dłużył strasznie wtedy. I pewnie parę innych miejsc również, tak w ogóle. No ale ta wycieczka jest pełna paradoksów i jak już odpocznę, to podsumuję i powiem, na czym te paradoksy polegają, bo mimo iż uważam, tak mówiąc ogólnie bardzo, że no jestem dużo bardziej zmęczony i dużo bardziej dla mnie wymagająca ta trasa jest w tym roku, to jednakowoż lepiej mi się pokonywało wiele odcinków niż rok temu. Szybciej, sprawniej. Jest takie to trochę dziwne. No, ale to przy podsumowaniu. Już myślę naprawdę o mecie, o tym, żeby znaleźć się w pokoju
I tak, kurczę, normalnie to by się legnął na wyro od razu, ale no nie mogę, bo ja będę musiał po prostu w pierwszej kolejności absolutnie po wejściu do pokoju umyć włosy z tego środka przeciw tym owadom, bo psikałem sobie ileś tam razy, żeby sobie pomóc i po prostu później po prostu go wszędzie czułem, on jest w tych włosach gdzieś tam pewnie jeszcze i gdzieś na usta mi poszło, kurczę, bo palce po prostu czułem ten zapach i muszę to po prostu no jak najszybciej zniwelować, bo nie chcę, żeby to później, kurczę, było, nie wiem, na poduszce na przykład. No, oby do Wałbrzycha, oby do Harcówki. Ja zamawiam, to jest koniec. Jak chcecie, to zapraszam. Dawaj, tato. I ogródeczkami działkowymi, a później krótkie podejście na Niedźwiadki. 4,4 km do końca. Niedźwiadki osławione, zdobyte. Dobra, schodzimy. 1,8 km i potrójna korona Wałbrzyska zostanie zdobyta, przebyta po raz drugi. Za chwilę już dochodzę do tej ulicy Nowowiejskiej i już po prostu zostanie tylko do Harcówki na metę. Czas będę miał niecałe pół godzinki, gorszy niż ostatnio. Ale myślę, że warunki były teraz cięższe, jak i zmęczenie też. Mam wrażenie, było większe. Także już za chwilę dochodzę do tego parku. No i meta w Harcówce. Proszę Państwa. Meta. Ale wchodzę nie nagrywając. To zostawię dla siebie. Na spacer. I tak do niego tak pytali, mówię, ty, a co to tam jest? Teraz tam będziemy, myślę, jest nienormalne, jak? Godzinę później mówi, popatrz. No i tyle z potrójnej korony Wałbrzyskiej. W zasadzie dogrywam ten filmik, można powiedzieć, niemalże tydzień po już po zmontowaniu tego głównego filmu, bo jakoś po pierwsze zapomniałem, a po drugie nie znalazłem chwili, żeby to móc dograć, nagrać. Potrójna korona Wałbrzyska 2022 przebyta w 27 niecałe godzin, czyli około chyba 40 minut dłużej niż poprzednio, ale zupełnie na to nie patrzyłem, bo najważniejsze po prostu było, żeby w limicie czasu się zmieścić. 80,5 km przebyte po tej naprawdę, naprawdę trudnej i wymagającej trasie, zwłaszcza w tych warunkach pogodowych, w tych warunkach owadowych. No i też sama specyfika trasy z tymi ostrymi górami, Chełmiec, Waligóra, Bukowiec, Szpiczak, ale przecież też naprawdę są inne ostre podejścia, gdzieś tam ta okolice tej Góry Płoniec, w masywie Dzikowca też są takie podejścia, zejścia, cały ten masyw Jałowca to też przecież jest wejście, począwszy od tego podejścia do przełęczy pod Wawrzyniakiem i jeszcze dalej, jeszcze wyżej. Także jest to naprawdę, naprawdę solidny kawał wycieczki. No ale po raz drugi przeszedłem tę koronę Wałbrzyską z większym zmęczeniem niż ostatnio. Ale właśnie mówiłem o tych paradoksach. No i te paradoksy polegały na tym, że mimo tego, iż ogólnie była to dla mnie trasa trudniejsza i taka bardziej wymagająca, to jakoś muszę powiedzieć, że niektóre momenty nie przedłużały mi się tak, jak przedłużały mi się rok temu.
wejście na Bukowiec, wejście na Wielką Sowę, później końcówka właśnie z tych niedźwiadków do Harcówki. No rok temu ciągnęło mi się straszliwie, a tym razem jakoś to po prostu sobie szło. Więc to akurat był duży plus, ale paradoksalny, tak jak mówię. No, także chyba tyle. No. Dodam jeszcze oczywiście, że te wszystkie spotkania, które były na trasie, osoby, które mnie zaczepiały, które widziały poprzedni filmik, który pomógł im jakoś zaplanować to przejście. Dla jednej osoby było to inspiracją, żeby w ogóle ruszyć w tę trasę. Naprawdę, naprawdę mnie to nobilituje, bardzo mnie to cieszy, aż mi, tak bym powiedział, serce rośnie, bo ja, tak jak nieraz mówiłem, ja nie mam jakiegoś takiego parcia na szkło i chęci bycia YouTube'owym celebrytą, natomiast takie informacje zwrotne mnie po prostu bardzo, bardzo cieszą i dają mi naprawdę sens robienia tych filmików, mimo że, tak jak rozmawiałem z kolegą w autobusie jeszcze tuż przed właśnie wyrypą, jak jechaliśmy na start, rozmawialiśmy o tym, czy mi się chce to po prostu robić, czy mi się chce nagrywać. No, powiem Wam szczerze, no czasami nie chce się, zwłaszcza na zmęczeniu, po prostu no wtedy jest jakby skupienie się na drodze, na trasie, żeby to jakoś po prostu przejść w miarę bezboleśnie, a nie jeszcze nagrywać filmiki. Ale jakby udokumentowanie tej wycieczki, tych wycieczek, tych wypraw jest dla mnie czymś bardzo fajnym, bo mogę wtedy raz się tym podzielić, dwa mogę po prostu mieć swoją własną pamiątkę. Także dzięki wielkie za oglądanie i myślę, że widzimy się na potrójnej koronie Beskidzkiej. Do zobaczenia.